Siemanko, ja jestem Random, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gameplaya Gameplayu Zagrajmy w Prey. Witam was bardzo serdecznie podczas kontynuacji przygód naszego Alexa, czy też Morgana Yu, królika doświadczalnego w kosmosie, który musi zniszczyć, aktualnie wiemy to, że musimy zniszczyć stację kosmiczną. Znajdujemy się w takim pomieszczeniu dla pracowników, czyli tam jest stołóweczka, jakieś hotele, sypialnie, wiecie o co chodzi. Jak pamiętacie poprzednio... Nie martw się o prąd, migotanie. Stacja po prostu cierpi. Idź dalej. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku mieliśmy okazję spotkać kucharza, tego ziomka, który właśnie do nas gadał. Zlecimy nam on takiego małego questa, żeby coś przynieść mu z jego kajuty i w zamian za to da nam dostęp do... jak to się nazywało? Do... fabrykatora, czy coś takiego. Dzięki fabrykatorowi będziemy mogli stworzyć sobie jakąś amunicję, stworzyć sobie jakieś zapasy z tego, co tutaj nagromadziliśmy podczas gry. To jest jego kajuta. Mamy kodzik? Dał nam kodzik, tylko wiecie, tutaj trzeba uważać, bo tutaj... to jest miejsce niesprawdzone i tu się jeszcze może dużo, dużo rzeczy znajdować. A ja absolutnie nie chciałbym teraz oberwać, więc chodźmy z lepikiem. Co on tu ma? Transcribe. Posłuchajmy go. Co ty zrobiłeś, Mitchell? Brzmi jak reklama knajpy z goframi. To nie była stricte przeróbka. To tylko moduł dialogowy operatora. Zawsze są takie przygnębiające. Och, wiesz, ile protokołów bezpieczeństwa złamałeś? Morgan mówi, że to nic takiego. Właściwie to nasze wspólne dzieło. Pani Shaw, nazywam się operator Rondel. Wydaje mi się, że dobrze by pani zrobiła porcja budyniu z bananów słonecznych. Co? To prywatna rozmowa, Andlu. Przepraszam pana, już się wynoszę. Okej. Okay. Jak pamiętacie, głównym naszym zadaniem w tej części mapy jest zdobycie próbek głosu, których niestety nie widzieliście tego questa, bo zasłoniła go moja kamerka. Musimy zdobyć próbki głosu pewnej laski, żeby potem z tej próbek stworzyć jakieś hasło, które ona wypowie i otworzy nam kolejne przejście do kolejnego etapu gry. Mamy już postęp na poziomie 80%, czyli brakuje nam około 20, czyli dwóch transcribe'ów, takich właśnie radyjek, żeby to hasło móc stworzyć, nie? To mamy jego komputer zablokowany, sprawdźmy może, bo mamy hakowanie rozwinięte na tyle, że możemy sobie spokojnie tutaj poradzić z tym. Powiem wam, że chociaż już chyba cię będę powtarzał, że hakowanie to jest naprawdę fajna inwestycja w tej grze. Jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie grał w to, to z całego serducha polecam, bo to jest naprawdę, naprawdę szacun. E-maile. Prośba o posiłek dla Alexa. Nic ciekawego. Ulepszenie emote. Nowy klucz dostępu, apartamenty kierownictwa. Okej, okay. Potem sprawdzimy, gdzie to jest, bo teraz to nie jest ważne, nie? Możemy to podnieść? Możemy. Wino musujące? Chyba nie chciał, żebym to przynieść. Encyklopedia nauk o żywności. Jak chcecie, to sobie przeczytacie standardowo. A my idźmy dalej, bo on tu ma nagrodę w konkursie kulinarnym. Pewnie tak, pewnie to chciał od nas. I tu jest jeszcze inna książka, ale to też nas nie będzie za bardzo interesowało. Sprawdźmy dokładnie jeszcze, czy mamy tu jakieś inne rzeczy. Ale z tego co widzę, to tu jest pusto, więc to jakby nie ma się co rozczulać nad tym miejscem. Pamiętajmy tylko o tym, żeby sobie jeszcze przy okazji zajść do kwatery Emmy. Ona jest, patrzcie, po drugiej stronie tego korytarza. I od razu zrobimy te próbki głosu, żeby się tu nie cofać. I potem tylko pójdziemy do żółtego tulipana, czyli kolejnej miejscówki, żeby te próbki głosu dokończyć już na 100%. My już tutaj byliśmy, więc tutaj potworów nie będzie żadnych w jakichś tam dużych ilościach. Więc nie ma się co przejmować raczej niczym. Chociaż... coś mi się tutaj poruszało, nie wiem czy to widzieliście. Emma Beatty. To jest tu? Nie, to nie jest tu, słuchajcie. To gdzie ona będzie mieszkała? W takim bądź razie. 17-23 metry. Nie za bardzo wiem, jak się tam dostać, ale zaraz to oczywiście rozkminimy. Bo my się znajdujemy teraz w którym miejscu? Tutaj. A gdzie jest ta Emma cała? Patrzmy sobie cele. U Emmy Beatty. Pokaż na mapie. Zadzwoniła do Emmy i zostawiła jej na transkrybie wiadomość głosową. Emma pracuje w Centrum Fitness. Aha, patrzcie. A gdzie był Centrum Fitness? Pamiętacie to? Bo ja tak właśnie średnio. Ale to chyba było w tym miejscu gdzieś. My tam wchodziliśmy. Już tam byliśmy, więc nie ma się co obawiać absolutnie. Myślałem, że ty jesteś Emmą. Taka sobie siedzi nieżywo. Więc tutaj gdzieś to na pewno będzie. Fitness Center, tak. Emma Beatty, 16 metrów. A tu jest bosik, więc tu może być kolorowo, słuchajcie. To ja mam kontrolę. To
zróbmy sobie sejwika, bo to będą ci ludzie, wiecie, którzy wybuchać lubią bardzo. I włączmy pistolet sobie na nich. Mapa skarbów, Rosalind Hyżej. Gdzie może być? Ona tam sobie gada w tle. To nas nie interesuje, bo to jest tylko wiadomość. Ale patrzcie, L1. Jest jakiś korytarz. Zaraz zobaczmy na mapie, gdzie to może być, w którym miejscu. Chroń się! Abby jest z tobą? Wszystko w porządku? To... nie ja... Zapalimy sobie mapkę. Nie zrobię tego! Nie możesz! To wygląda jak to, zobaczcie. Coś takiego, nie? Transkryp przesłuchany. Znajdź mapę Emmy Beatty. Włączył nam się jakiś tryb? Nie, wiele celów. Musimy ten skarb znaleźć. Znajdź wskazówkę oznaczoną... Ciągle żyjesz? Cicho, gościu, przeszkadzasz mi. Co jeśli Emio wróci? Wpuścić? Ale... Dobra, puścisz, zaraz mnie puścisz. I mamy już 90% próbek zebranych. Tylko wiecie, próbuję przypomnieć sobie, gdzie to było. Gdzie było to... ta mapka, wiecie, żeby tam dojść. Mapa skarbów Rosalind Hyżej. Jest jakiś pokój i korytarz. Korytarz i wejście korytarzem do pokoju. Nie mam pojęcia, gdzie to może być, ale myślę, że zaraz to rozkminimy razem, nie? Ona pisała, że to jest L1, więc to jest poziom pierwszy. Dobrze, jesteśmy w dobrym miejscu. Szukamy jakiegoś korytarza. Aczkolwiek tu korytarza absolutnie się nie da znaleźć na pierwszy rzut oka, ale spokojnie, zaraz to ogarniemy. A, na dwójkę wejdźmy, centrum fitness. Tu myśmy jeszcze nie byli dokładnie, słuchajcie. Żółty to lipa jest na drugim poziomie i tam musimy za chwilkę się znaleźć. Tu jest punkt recyklingowy, tam też się musimy za chwilkę udać i zaraz tam wrócimy oczywiście. Tylko słuchajcie, tam jest też żółty tulipan, więc to przy okazji załatwimy, tylko najpierw nagroda dla kucharza poleci. Chociaż nie, pójdziemy tam najpierw, dlatego że u kucharza jest to centrum, gdzie możemy sobie w fabrykatorze przerabiać różne rzeczy. A to jest jakiś prąd, czekajcie. Dobra, wejdźmy sobie na drugi poziom najpierw. Ze strzelbą, bo tu ze strzelbą się znacznie więcej można pobawić niż z czymkolwiek innym, wiecie o co chodzi, nie? Kosz, coś zostawiłem? Oczywiście, że jakiś banan został. Tu jest moduł recyklingowy. I przerecyklingujmy sobie to, czego nie potrzebujemy. Jakieś winia, czy jakieś bimbry. Stare cygaro. Rękawica, to wszystko. Ach, no kliknij to. To wszystko nam nie jest potrzebne. Jakieś bimbry też. Jedzonko sobie oczywiście zostawimy, bo ono jak najbardziej będzie nam potrzebne. Myślę, że to wszystko, więc możemy przetwarzać. No i popatrzcie, nawet fajna ilość tego wszystkiego wyszła. Jeszcze tylko został żółty tulipan. Nie będziemy tam szli, bo kiedy to zrobimy, to rozpocznie się jakby kolejny quest. Więc najpierw wrócimy do kucharza i oddamy mu to, co on chce. Przerobimy sobie tam, wiecie, różne rzeczy. Winda naprawiona na trzeci poziom, dzięki naszej umiejętności hakowania. Bardzo fajnie, pięknie i ślicznie. Stworzymy sobie zapas wszystkiego w fabrykatorze. Masz? Boże. Jesteś? Podejdź do okna. Cicho, bądź. Pokaż. I potem dopiero pójdziemy na poziom numer 3 lub 2. Jestem. Cześć, ziomeczku. On tam coś ma, zobaczcie. Aha, przekaż nagrodę. Przez szybę? Udało ci się coś znaleźć? Przepraszam, że tak głośno. To muszę cię wpuścić. Obiecałem. Idź naokoło. Bocznym wejściem. Wiecie co? Ja mu tak średnio ufam. Dlatego zrobimy save'a. Bo ja coś czuję, że ten koleś nas będzie chciał jakkolwiek uszkodzić tą łyżką, którą właśnie trzymał. Po prostu trzeba na niego uważać. Co to jest? Mogę się napić kawki? A, mogę rzucić ekspresem do kawy, świetnie. Czekaj! Co czekaj? Sekunda! No i co? Pogadamy sobie z nim? Już ci nic nie grozi. Bestie się tu nie dostaną. Okej. Ale... spójrz na to. Stary. Mamy jedzenie, ale nie ma wody. Ten regulator ciśnienia jest zepsuty. System jest automatycznie odcięty. A ja mam? Myślę, że zapasową część możesz odnaleźć w szklarni. Z wodą można czekać na pomoc. Bez wody. Jak mi pomożesz, wpuszczę cię do chłodni. Tam ukryłem wszystkie kukiełki, jakie przysłała bestia. Może mają coś przydatnego dla ciebie, co?
I zobaczcie, z jednej strony mogę powiedzieć mu, że... Zdaje się, że ktoś tu potrzebuje dawki kalorii. Daj mi, co masz jeden, to masz. Rondel? Operator rondel do usług. Gdy kukiełki nie mogą wejść, wybuchają jak bo... Czekajcie, ja go przyciszę. Nie wiem, czy tak się będzie dało zrobić w ogóle, ale zobaczmy. Głośność mowy... To będzie efekt czy mowa? Chyba mowa. Dajmy na 16. Bomby. To nie jest to. Opcje, dźwięk. Dajmy efekty trochę ciszej. Bestia. Dlaczego on tak głośno mówi? Nie mogę tego obczaić. Wróćmy z tym na normalny poziom. A dajmy muzykę. Kłada swoje. Przepraszam was bardzo, że teraz to muszę robić. Teraz? Jaja w głowie, a później je... On cały czas gada tak samo głośno, więc zostawiamy te efekty na poziomie, jakim były. I po prostu idziemy przed siebie. Rozsadza. Strzelę cię zaraz, serio. Masz ten regulator, no? Emiu, czemu ty już to masz? Myślisz z wyprzedzeniem, czy jak? Dokładnie, ziomek. Proszę, otwieram chłodnie, tak jak obiecałem. Martwe kukiełki i zapasy. Dziękuję bardzo. Nie masz jajek za oczami, żadnej wijącej sieczeni. Inni przychodzili, udawali ludzi, chcieli, żebym otworzył drzwi. Niech otwiera drzwi. A mogę tam się włamać? Nie mogę, bo czwarty poziom. Dobra, o, ładunek recyklingowy, chodź, patrzcie ile rzeczy. Weź co chcesz, ale kukiełki zostaw mnie. Węgorzujki, ale zapasy mamy piękne. Pozbieramy sobie wszystko z tą duma i dopiero potem stąd wyjdziemy szukać tych próbek głosu dalej, nie? Rondel to jest chyba taki coś, co mnie karmi, nie? Jak obstałem. Czemu nikt nie przyszedł na posiłek o umówionej godzinie? Gotowanie z kaloferem to mi się... I co jest? Koleś nie porobił. Ej, co się stało? Słom Transtaru. Śpisz, Emiu? Czy jesteś już może mrożonką? Biorę zabawkowy ekranik kukiełki. Widzę listę nazwisk. Sprzedał mnie gnój, tak? Twoje też tam jest. To znaczy, że od teraz słuchasz. Wiem, kim jesteś. Emiu, syn Williama Yu. Ten hem nas uratował, słuchajcie. Transtar, ciągle bawicie się życiem. Teraz... Może popatrzę, jak jedzą cię te bestie. Zamienimy się rolami. Albo najpierw zabiję cię zimno. Zmieni w zamarzniętą kukiełkę. Nie zmieni, bo właśnie odpaliłem ogień, stary. Abby, ciągle jestem w archiwum. Nie wiem, czemu nie odbierasz. To jest ta laska, nadzieję, słuchajcie. Nic ci nie jest. Jeśli coś się stanie, wystrzelę magazyn danych i wyjdę na spacer kosmiczny wzdłuż kadłuba. Przyjdź do centrum fitness i zastukaj w okno przy basenie. Poczuję wibracje. Okej, okay, słuchajcie, jest taka sytuacja. Już, rozłącz się. Rozłącz się już. Szukanie echa, czyli już głos mamy jej zrealizowany. Nie musimy iść do kwiatu lotosu, czy jak tam się nazywał, tulipanu. Teraz naszym zadaniem, słuchajcie, jest wydostanie się stąd. Co to znowu? To powinno wystarczyć, by stworzyć syntezę głosu Daniel i oszukać zamek archiwum. Okej, czyli głos już mamy. Monitorowałem poza tym, gdy tylko mogłem, sygnatury pola noetycznego wokół stacji. Sygnał jest ledwie rejestrowalny w przypadku ludzi. Tyfony w porównaniu z nimi wysyłają bardzo silne impulsy. Za to w przypadku koralu odczyty przyrządów są niejasne. Nie wiem, jak je interpretować. Im szybciej zdobędziemy twój klucz uzbrajający, tym lepiej. Okej, okay, musimy teraz zdobyć klucz uzbrajający, ale wcześniej, zobaczcie, musimy się stąd wydostać, a to nie będzie wcale takie proste. Na szczęście założyliśmy hełm, to nas uratowało, zdecydowanie nas uratowało. Tylko teraz nie za bardzo wiem, co jest naszym problemem i jak mamy się stąd wydostać. Dlatego, że nie mamy tutaj żadnego materiału wybuchowego, żeby podłożyć pod te bloki lodowe i je wysadzić. Ale myślę, że sobie poradzimy, bo ten ogień tam... Myślę, że to o to chodzi, tylko to jakieś drzwi są jeszcze, zobaczcie. O, cały ekwipunek, promień Q, bierz wszystko. Węgorzyki, oszprycuję go i potem zabiję, słowo daję, zginie ten kolej za to, co mi zrobił. Wykrywacz miłów, model drugi, sushi z unagi. Będziesz głodował, stary. Żałuję, że ci pomogłem, naprawdę żałuję. I że nie skorzystałem z fabrykatora wcześniej, bo teraz tam pewnie już nie wrócę. Ale damy sobie radę. Okej, okay, i teraz co mamy? Zobaczmy, co jest w ekwipunku naszym. I czym możemy jakby strzelić szybko w niego, bo czas nam się kończy. Mamy tutaj
Czekajcie, użyjemy ładunków recyklingowych i wciągniemy te bryły lodu do środka. On jest na siódemce. Zróbmy tak. Siedem, ziomuś, weź. Bo mu się już tlen kończy. I spadamy. Jak to wygląda? Elegancko, o to chodziło. Oczywiście strzelba w dłoń i idziemy do tego frajera. Dawaj go. Kucharz mnie oszukał, no nie wierzę. A wydawał się takim poczciwym ziomeczkiem. Gdzie jest ta łajza? Nie wiesz pewnie, gdzie jest Quinten Pervis? Czeka na niego jedzenie. Nie wiem, gdzie jest, ale ja ci gwarantuję, że on zginie. Uszkodzony regulator. Nie mamy jak go naprawić, ale słuchajcie, przeróbmy sobie teraz wszystkie zapasy, które możemy przerobić, bo naboi do strzelby zostało tylko 6. To jest bardzo mało. Utwórz. Na pewno naboi do strzelby. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Przewody, już 12, jak świetnie. Czy potrzebujemy... To aż kuje w uszy, a tego się nie da wyciszyć. Zamknij się. Neuromody nie chcemy, baterii do zakłócacza nie chcemy. Ale czekajcie, bo możemy chcieć... Nie, zmarnowałem nabój, nie. Tu się chyba dało zjechać w dół, patrzcie. A tylko jak? Dobra, nieważne. Zróbmy sobie jeszcze jedne naboje do strzelby. Pakiet... Młody do kucza? Oferujemy szeroki i pyszny wybór żywności Transstyle. Czeka na ciebie, dychota. Poczekaj tylko. Dziękuję, będzie spokój teraz. No i można pracować. Co to jest pakiet rekonstrukcji kostnej? Kolagenowy zestaw rekonstrukcyjny do złamień i ustawienia efektu pieniędzy. Aha, czyli taka apteczka, tylko trochę lepsza. Ale apteczek mamy, z tego co widziałem, jedną, to mało. Zobaczmy, ile nam to zużyje tego. Ej, mało. Ale czekajcie, naboje do strzelby 5. 3. Tak, zróbmy sobie naboje do strzelby jeszcze jedne. Wiecie, ze strzelby się jednak dużo gra, więc to nam się przyda z całą pewnością. I pakiet rekonstrukcji kostnej też sobie jeden zrobimy. Duży. No taka, wiecie, taka apteczka, nie? I tak, zestaw kombiłatek, strzygawka PSI. Jak tam ze strzygawkami stoimy? One też się przydadzą, bo na bossy właśnie nimi walczymy. Ostatnią zrobimy, dobra. No i elegancko, mamy fajny nawet zapas. Mamy dużo amunicji, więc nie będę żałował. Jeszcze są groty elastopiany, a dermosieć? Leczenie oparzeń. I zestaw kombiłatek. Zrobię tych kombiłatek, ale tak wiecie, dużo, nie? Mamy 2, 4, 6. To jeszcze spokojnie możemy tak z 4 zrobić na luzie, nie? A kombiłatki się przydają, bo ten kombinezon jednak nam jakoś leczą. Jeszcze zrobimy raz dwie. Jeszcze dwie oprócz tej. Bo kombiłatki nam się przydadzą. I zaraz idziemy tropić tego frajera, który nam to zrobił. Ostatnia, więcej już nie robimy. Chciałbym mieć takie coś w domu, naprawdę chciałbym mieć coś takiego. Słowo daję. To idzie do przetworzenia. Ciebie przełożymy tutaj. Ty idziesz tutaj. Ty będziesz do przetworzenia. Ty jesteś apteczką, więc idziesz tutaj. Neuromody są wciul ważne, więc idą tutaj. Baterie do zakłócacza zostają. To zostaje. Bimbry zostają. Zapas jedzenia od niego dostaliśmy nawet dość duży, dożywotni wręcz bym powiedział. Mamy kombiłatek sztuk 9, jak najbardziej nam to wystarczy, przynajmniej na razie. I możemy iść się bawić z tym kretynem, przepraszam, że tak się wyrażam, brzydko, okropnie od nim. Ale po prostu, no wkurzył mnie, ja mu zaufałem, ja go to wpuszczam, a on jak frajera potraktował. No sorry, ale tak się nie robi. Przeładujemy sobie wszystko, co trzeba. Ale porobił, tam była pułapka, widzieliście to? No dzwoń. Emiu, ciągle żyjesz. Dobrze. Na Ukrainie nauczyliśmy się robić miny z przetworzonego złomu Transstaru. Chciałem podzielić się wiedzą. Patrzcie, nie zrobiliśmy amunicji do pistoletu. Chyba, że jeszcze możemy, bo jakieś części teraz podnieśliśmy. Bo stąd raczej tutaj nie ma co rzucać recyklingowego ładunku. Wrócimy się tu zaraz, jak wyjdziemy, czekajcie. Jest amunicja do pistoletu? A my w ogóle jej nie mamy, ej, patrzcie. No, nie można tego przesłać, więc nie mamy w ogóle projektu, to jest dziwne. Strzelba w dłoń i goni.
Ręczna aktywacja, dobra. No czyli bombę podłożył, nie? Po prostu bomba. Tu rzucimy recyklingowy, patrzcie to. I wiej, 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 wiej. Wessało wszystko, nawet z drzwi. No i super dużo tego nie ma, ale wiecie, zawsze coś, nie? I idziemy po tego frajera, dawaj go. Okno centrum fitness? A po co mam tam pójść? Czekajcie, bo jakiś cel przeoczyliśmy chyba. Układy psychoskopu, coś możemy sobie tu włożyć? Czekajcie, wspomaganie siły. Podniesienie ciężkiego przedmiotu, nie potrzebuję tego. System Atrax, też nie potrzebujemy tego. A tu mamy włączony szybki skan. Wydłuża czas działania zdolności, ble ble ble. Skraca czas potrzebny na naprawę przedmiotu. O, patrzcie. To ten model możemy założyć. On nam pozwala wygrzewać większe mimy. A to może być fajne. I jeszcze cel sobie obejrzymy, co tam było do zrobienia. Daniel Shaw być może nadal żyje. W wiadomości do swojej dziewczyny powiedziała, że uciekła na zewnątrz stacji i że będzie czekać przy oknie centrum fitness na sygnał. Uderzenie w szybę. No dobra, chodźmy do centrum fitness i zróbmy to. Akurat jakiś exp wleci, nie? Gdzie tu się szło? Czekajcie, bo się zgubiłem przez chwilę. Nie tu? Tak, tutaj. Mam nadzieję, że tego frajera po drodze spotkam, bo jak go zobaczę, to ze strzelbą tą w dupę wsadzę, naprawdę. Jak frajera mnie potraktował. Chodź tu, gnoju. Idziemy tylko do okna. A tam jest ten bosik. Może byśmy go zabili? Może byśmy go zabili? No, w sumie tam się fajnie dzieje zawsze, jak go zabijamy. Szatnia. Elo. Aha, tu chodzą ludzie, tak? Wytropmy ich najpierw. Bo oni tu cały czas gdzieś chodzą. Tu był ten truposz, a tu lata bosik. No, lata tu. Skanujmy ich. Zobaczmy, co z tego przyjdzie. Oni nas jeszcze nie widzą? A to dobrze, że nas nie widzą. Bardzo mnie to cieszy. Mentalny włam. Zobaczmy, co to jest mentalny włam. Neuromody. Energia. To nie to. Przemiana. To nie to. Telepatia. Tu jest chyba to. Nie, to jest psychoszok, słuchajcie. I to mamy już zakupione. Nie, nie mamy tego. Kurde, to co ja wykupiłem wcześniej? Ja musiałem psychoszok kupić. Mimika materii. Mogę stosować kamuflaż, słuchajcie. Ej, to jest dobre. Ja to chcę tak czy tak. Ogarnijcie to, ale jazda. Mimika materii. Ustawmy ją sobie, czekajcie, na siódemce, na ósemce. Na siódemce ją ustawimy. Na siódemce będzie mimika materii. Uderzenie kinetyczne będzie na ósemce. A na dziewiątce jest skupienie bojowe. Ej, ja chcę aż zobaczyć, jak to działa, nie? Czekajcie. Damy siódemkę. A, muszę cel wybrać, tak? To czekajcie. To wybierzmy sobie jakiś cel najpierw. Wykonaj. Celuj, skocz, wychyl się. Musimy jakiś przedmiot wybrać, słuchaj. O jest, patrzcie. Jestem pudłem bez kitu. I słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale w pierwszych misjach było coś takiego, jak robili nam testy, że mieliśmy krzesło w pokoju, pokój był pusty i kazali nam się ukryć. I oni właśnie testowali, czy mamy tą umiejętność kinetyczną. Dobra, wejdź, bo mi PSI zużywa. Czy mamy tą umiejętność kinetyczną i czy potrafimy się przypodobnić do krzesła. I właśnie to jest ta umiejętność, której się teraz nauczyliśmy. Świetne to jest. Podjedzmy sobie trochę, bo widzę, że tam życia mało. Nie wiem czemu, ale pojedzone, dobra. Wszystkie, całe zapasy zjadł, no nie wierzę. Tylko tak, mieliśmy iść do jakiegoś okna. Okno? Okno centrum fitness. No to zobaczmy, co to jest i po co to jest. Kombi łatki, bardzo ładnie, tylko to jest chyba na tym basenie całym. Więc my zrobimy sobie teraz save'ika. Ej, co to było? On miał zginąć od razu, czemu on nie zginął?
No dobra, nie będę wnikał. Słuchajcie, bierzemy na pierkę bossa, a dopiero w kolejnym odcinku będziemy się zajmować tam czymś innym, nie? Wystarczy tylko zrobić sejwika i zobaczymy, czy nam się to w ogóle uda, bo jest odcinek 25 minut, więc idealnie, żeby kończyć na bosiku, nie? Tylko jak go tutaj... Moment, ja go zaraz tu porobię. Przeładowany. O, widział mnie. Słuchajcie, jest problem. On strzela! On tu przyjdzie, ja go znam. A na górę możemy się dostać, żeby do niego strzelać? Zobaczmy. Nie, tu chyba nie ma przejścia, to jest tylko szyba. On tu strzela. Ciekawe, co się stanie, czy to przeleci przez to w ogóle. Dobra, to są szyby, więc tu może przelecieć to. Nie przestaną na ciebie podobać. Musimy chyba go skrócić na blisko. Bo inaczej sobie nie przeszukamy tego basenu. Więc podbijmy do niego, tu jest tylko jedno wejście. Idziesz? Dobra. Co z tym ziomkiem się stało? Czemu on tam zniknął? Wsiaka nawet nie trafiłem. Ładuj w to! Zatamuj to krwawienie, bo to nie może tak być, kurde. I szósteczka. Idziemy na tych ziomków teraz, tak? Dalej. Jeszcze jeden był? Za późno, słuchajcie. Ale ich już tu nie ma. Bardzo dobrze. Teraz tak, szybko sobie podjeść, żeby mieć full HP na tego ziomka. Podjeść banan. Ej, był banan, czemu nie wziąłeś? Weź go. On jest najedzony, więc to życie będzie mu rosło jak najbardziej. Jednymi węgorzulkami poprawimy. Dobra, jeszcze jednymi. I tu mamy, dobra, kombi łatki mamy za dużo, musimy zaraz jedną zużyć. To zużyjmy ją tak, elegancko. Kombinezon full, życie full. Tu mamy jakieś rzeczy do przetworzenia. Trzeba się tym gościem teraz zająć. A skanuj go, ciekawe co mi się jeszcze uda nauczyć od niego. Elegancko. Zobaczmy, co to jest ten mentalny włam. Tutaj, patrzcie. Skłaniasz biologicznych przeciwników, by przez maksymalnie 60 sekund walczyli po twojej stronie. Co? Ale biologicznych, więc musieliby to być ludzie. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. A ludzie to nie do końca się nadają. Uderzenie kinetyczne. Co z nim jest, że nie atakuje? Halo? Wiej. Ładny atak, ale wiej. Bardzo ładnie zrobiliśmy to teraz. Elegancko było wręcz. On już tu idzie. Ja go na blisko wezmę. Patrzcie to. Idziesz tu? Frajerze? Chodź tu. Nie? To będziemy się ganiać. Spoko. I trolololo, nie trafiłeś. Teraz ci się mana skończy, ziomuś. Jeszcze taki jeden atak i po nim będzie. Ale pizgnął. Dostał, elegancko, porobiony, słuchajcie. Co prawda PSI nam się trochę zepsuło, ale patrzcie, my się nie podleczymy. Apteczką nie musimy, bo mamy przecież żarcie od kucharza. Dobra, on się będzie teraz leczył, bo jest najedzony. Ale powiem wam, nie było tak źle, bo poszło szybko. Dzięki temu, że go tam poszwindrowałem tą strzelbą. I bardzo dobrze, nie? Jak tam z czasem? 28 minut. Jeszcze zrobimy jedną rzecz tylko i będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że ludzie, którzy to oglądają, lubią takie odcinki długie i wam się to jakkolwiek spodoba. Teraz tak, przeszukajmy tych ziomeczków. Nie macie tu już nic. O, tu masz, proszę bardzo, kombiłatki. Kombiłatki też mi się przydadzą. Dawaj, laska, chętnie tutaj przygarnę do serca. Co ty masz? Banany, dobra. Miałem pójść do okna w centrum fitness. Tam zapukamy za chwilę. Bo tam jest ktoś, kto przeżył prawdopodobnie, więc to będzie fajna opcja. Okej, jestem. Co mam strzelić w to? Może kluczem. No nie będę w to strzelał, bo szkoda mi amunicji, halo. Siema! Morgan? Jeśli tu jesteś, to... Abby nie przeżyła, prawda? Ja...
Nic więcej dla ciebie nie zrobię. Ale uważaj na siebie. W kwaterach załogi jest ktoś, kto podszywa się pod kucharza. Właśnie. Jego opaska lokalizacyjna wskazuje, że jest z psychotronicznego, ale identyfikator się nie zgadza. On... Myślę, że to on zabił Abby. Dopilnuj, jeśli możesz, by nie uszedł ze stacji. Oj, dopilnuję. Zobaczę, jak jeszcze można ci stąd pomóc. Tak długo, jak będę mogła. Żegnaj, Morgan. Cześć. Śruba tam. Tylko nie wiem, gdzie ty polecisz, stara, jak ty tu... Aha, będziesz tu siedziała? Okej. Okej, zrealizowaliśmy cel Szukanie Echa, tak się nazywał quest, który mieliśmy wykonać. Zobaczmy, jakie cele jeszcze przed nami. Przywróć z kopii zapasowej. Użyj próbek głosu Daniel Shaw, by dostać się do archiwum. Archiwum było daleko, daleko. Kim jest December? To jest, wiecie, zdanie podobne. Zabij fałszywego kucharza. Oj, zabiję, stary, ale będziesz tak kwiczał. Będziesz tak kwiczał, naprawdę. No, to są poboczne, które już niestety pominęliśmy, więc ja będę się skupiał się tylko na wątku głównym, a misje poboczne to są, wiecie, takie dla pasjonatów tej gry. Ja nim niestety nie jestem, ja to gram, bo mi się podoba wątek główny i fabuła. Musimy pójść do archiwum zaraz. Archiwum znajduje się, z całą pewnością wiecie, że znajduje się w arboretum. Trzeba zjechać windą na dół. Dobra, będziemy to rozpominać innym razem. Cele, zabić kucharza, drugi cel, wejść do archiwum. Myślę, że to już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się to jakkolwiek podobało, to wiecie co robić, łapka w górę, subskrypcja i przede wszystkim oglądajcie, bo jeżeli oglądacie, to jest dla mnie większa nagroda niż to, że tam jakieś łapki dajecie, naprawdę. Ja wam serdecznie dziękuję i do następnego, już kolejnego dnia, poniedziałek, czwartek o 14:00. Strona na Facebooku, link w opisie. Cześć, siemanko, yo.